Gdybym miał dużo pieniędzy, tak mniej więcej spędzałbym każdy z dni. Odpoczywając na leżaku, z wygenerowaną fototapetą, z plażą i morzem w tle, popijając wodę z automatu znajdującego się na naszym magazynie, która w naszym filmie imituje wykwintnego drinka. Woda. Albo rozważyłbym zakup najnowszego gamingowego monitora od Acera Predator XB273K, który w naszym sklepie kosztuje aż 5000 zł. Niemniej jednak od samego patrzenia pieniędzy nam na koncie nie ubędzie, więc sprawdźmy, co skrywa w sobie ten produkt premium. A ja skoczę do auta pod parawanik. Zobaczmy zatem, jak prezentuje się monitor zaraz po wyciągnięciu z pudełka. W przypadku sprzętu za taką cenę poprzeczka została zawieszona na bardzo wysokim poziomie, często nieosiągalnym dla produktów z niższych półek cenowych. Sprzęt waży około 10 kg, więc na biurku trzyma się pewnie i stabilnie. Wszystko dzięki trzem nogom, do których przymocowane jest masywne ramię monitora. Kable możecie poprowadzić przez otwór znajdujący się w środku ramienia. Jeśli chodzi o regulację, wysokość, obrót w poziomie czy kąt odchylenia. Niestety nie obrócicie tego sprzętu do pivota, a w monitorze za taką cenę powinno to być raczej standardem. Do tego producent dorzuca nam na ramieniu uchwyt na słuchawki. Wygląd to oczywiście kwestia gustu każdego z nas, niektóre charakterystyczne smaczki muszą być jednak zachowane, aby uwydatnić gamingowe przeznaczenie monitora i Acer lekcję odrobił. Według mnie nie jest jednak tak przesadnie, wszystko jest bardzo gustownie dobrane, jest symetrycznie, czyli mnie kupili, no i mamy z tyłu LEDy, czyli temat, którym łatwo przesadzić, schowane za fajnie prezentującą się kratką. Dodane ze smakiem są bardzo ciekawym uzupełnieniem, a ich kolor możemy ustawić w menu. Ramię zaprojektowane jakby z paru brył o wyraźnych rysach, zwieńczone fragmentem o szarym kolorze i logiem Predatora. Tył z charakterystycznym wzorem dla Acera, podzielonym różną fakturą plastiku, pięknie zamykającą całą obudowę. Miejsce na porty możemy zakamuflować kawałkiem dopasowanego plastiku. Z przodu ramki standardowe, około centymetrowe. U dołu logo producenta i po prawej stronie niepotrzebne naklejki z informacjami o najciekawszych parametrach sprzętu. Na szczęście to naklejki, więc ja bym je odkleił. Pod spodem również znajdują się kolejne LEDy, które podświetlają delikatnie naszą podstawkę. Acer dodaje do swojego sprzętu capture, czyli taką osłonę na ekran, mającą za zadanie blokować światło z zewnątrz. Dzięki temu żadne odbicia nam nie straszne, a my w pełni możemy oddać się rozrywce. Fajnie, że coś takiego jest, ale mi osobiście bardzo psuje to estetykę całego sprzętu. Z portów po jednym HDMI i DisplayPort, wyjście audio i aż 5 portów USB. Mamy tutaj również głośniki i o dziwo nie jest źle. Tak jak zawsze mówię, lepiej jest je mieć i nie użyć, niż nie mieć i nie użyć. I jeżeli dysponujecie lepszym sprzętem grającym, po prostu je wyciszcie. A jak grają? Kwestia menu została rozwiązana bardzo podobnie jak w testowanym już przez nas modelu od Acera VG240Y. Jedyną różnicą jest czerwony joystick do menu, ale nad nim dokładnie takie same przyciski jak we wspomnianym sprzęcie. Tak jak tam, pierwszy przeniesie nas do presetów ustawień, drugi do ustawień jasności, a najniższy pokazuje wszystkie dostępne wejścia. Tak jak mówiłem wcześniej, czerwony przycisk przeniesie nas do głównego menu. Tam wszystkie podstawowe opcje obrazu i redukcja niebieskiego światła, ustawienia kolorów, regulacja głośnika, zakładka gaming, a w niej możliwość overclockingu monitora i włączenie celownika, czy on-screen display, gdzie możemy ustawić język polski bądź włączyć wskaźnik klatek na sekundę. Przejdźmy zatem do najciekawszego. Rozdzielczość UHD 4K, czyli 3840 na 2160 pikseli. A to wszystko przy maksymalnym odświeżaniu wynoszącym 144 klatki na sekundę. Jakby tego było mało, IPS i funkcja HDR. Nie spotykamy takiej konfiguracji zbyt często, ale pomału możemy zrozumieć, skąd taka cena. Czas reakcji Gray to Gray podawany przez producenta wynosi 4 milisekundy. Co do odświeżania, warto wspomnieć, że po podłączeniu maksymalne odświeżanie wynosi 120 Hz. XB273K, tak jak już wspominaliśmy, można jednak podkręcić. Tak, podkręcić. W menu znajdziemy opcję overclocking, która zwiększa odświeżanie do 144 Hz. Jednak takie podkręcanie wiąże się z kompresją wyświetlanego obrazu, której głównym powodem są limity złącza DisplayPort.
Mamy tutaj również G-Synca, także o płynność nie musicie się obawiać. Sprawdziliśmy i z kartą od NVIDII wszystko działa jak trzeba. Opcją, której do tej pory nie mogliśmy Wam pokazać, a tutaj występuje, jest HDR. Monitor oficjalnie posiada certyfikat Display HDR 400, co oznacza, że maksymalna jasność sięga ponad 400 kandeli na metr kwadratowy. Można powiedzieć, że jest to takie połowiczne HDR, które w najlepszych przypadkach sięga granicy aż 1000 kandeli na metr kwadratowy. Niemniej jednak taka jasność pozwala już na uzyskanie certyfikatu i korzystanie z funkcji HDR. Jak to się przekłada na kolory? Prezentujemy Wam teraz obraz po i przed włączeniem funkcji HDR i efekty najlepiej ocenić samemu. Jeszcze lepiej w prawdziwym świecie, a samą funkcję włączycie w systemie Windows w ustawieniach ekranu. IPS, czyli nasz ideał wśród matryc pod kolory, HDR, który te kolory ma jeszcze bardziej ożywić. A jakby tego było mało, monitor jest od razu fabrycznie skalibrowany, o czym zapewnia nas producent w specjalnym certyfikacie zamieszczonym w pudełku. Jest naprawdę imponująco i kolory faktycznie dają tutaj radę. Czy media, czy gry, wszystko wygląda zjawiskowo, ale za takie pieniądze możemy się tego spodziewać, a raczej wręcz wymagać. Piękna sprawa. Maksymalna jasność wynosi 476 kandeli na metr kwadratowy. Temperatura barwowa wynosi 6546 kelwinów. Przestrzenie barwowe sRGB 134%, Adobe RGB 92%, DCI-P3 95%, a średnia Delta-E wynosi jedyne 18 setnych. No a jak się gra na takim sprzęcie? Wybraliśmy specjalnie takie tytuły, które w pełni wykorzystają potencjał 4K. Wiadomo, że wszystko jest tutaj na najwyższym poziomie, adekwatnie do ceny. Wypróbowaliśmy 4K przy takim odświeżaniu przy paru wytypowanych przez nas grach. Wizualnie robi to niesamowite wrażenie, stąd jeśli ktoś korzystałby z tego monitora do grania, to raczej do gier, które mają co pokazać. Mimo że 120Hz, a po podkręceniu 144Hz odświeżanie teoretycznie powinno pozwolić na satysfakcjonujące granie w szybsze gry akcji, poziom Pro lepiej uzyskać poprzez zainwestowanie w bardziej dopasowane pod taką rozgrywkę monitory. Niemniej jednak i tak 4K przy takim odświeżaniu znacząco zwiększa doznania z gry i przy 27 calach jest naprawdę rewelacyjnie. Podsumowując, jest to sprzęt dla osób o bardzo grubym portfelu i nie mówimy tutaj o takim wypełnionym tylko i wyłącznie kartami lojalnościowymi. Taki monitor kupujemy, kiedy faktycznie potrzebujemy mocarnej i imponującej specyfikacji, gdzie wisienką na torcie jest HDR. I ten HDR nie jest tylko naklejką na pudełku, a faktycznie robi różnicę w przeciwieństwie do tańszych konstrukcji. Dzięki, że obejrzeliście do końca i naturalnie zostawcie po sobie jakiś znak pod tym filmem, na przykład pisząc w komentarzach swoje propozycje monitorów do testów, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia w kolejnych materiałach na kanale X.com. Trzymajcie się, cześć!